A nasz poranny gość dnia to pan Michał Mościcki, koordynator programowy 11 już edycji Festiwalu Gór. Dzień dobry, panie Michale, witam bardzo serdecznie. Panie Michale, rok temu rozmawialiśmy o 10 jubileuszowej edycji. Zastanawialiśmy się, co zrobić na tych następnych 10 lat. Jakie są te przemyślenia i co będzie tak naprawdę, no nie wiem, czy klucz, czy jakimś leitmotivem tegorocznej edycji Festiwalu Gór, który już wrósł ogólnopolski krajobraz, trzeba to przyznać, panie Michale. Tak, no staraliśmy się jednak nie poprawiać tego, co dobrze działa. No i kluczem nadal pozostaje to, aby to spektrum było jak najszersze górskich aktywności, tak żeby no, zainspirować jak najwięcej ludzi do działań w górach, do wycieczek i do jakiejś eksploracji. No i też jednym z tych kluczy jest to, aby goście, którzy pojawiają się w Opolu, no jednak wnosili coś nowego do festiwalu, ale też do harmonogramów innych festiwali, które też w Polsce się odbywają. To chyba dobrze, że z takim pełnym oddechem można zrobić ten 11 festiwal, że to co najgorsze covidowe oczywiście poza nami. No i od jutra, bo od jutra już te projekcje, spotkania, wydarzenia, bo będzie i coś nowego i będą też klasyki. Zacznijmy od tego, bo kilka niezwykle interesujących postaci pojawi się zresztą jak co roku w Opolu na Festiwalu Gór. Tak, ja mam zawsze tak z każdą kolejną edycją, że staram się znaleźć takiego, mówiąc kolokwialnie, czarnego konia. I podczas tej edycji również wydaje mi się, że to się udało. Mianowicie Bartek Ziemski. To jest postać, niestety wydaje mi się, szeroko nierozpoznawalna jeszcze. A Bartek po cichu latem na 2-8-tysięczniki wszedł bez tlenu i zjechał z nich na nartach. I medialnie... No tak, bo mówi się o Bargielu przede tak wszystkim, jest, prawda? Tak jest, a tutaj tak. W tle nagle są jeszcze inni. Tak, tak. To jest młody człowiek, który robi rzeczy niesamowite w górach i nie lęka się niczego. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. I Michał Gierlach, czyli paralotnie. Czyli wyścig X-Alps, jeden z najbardziej prestiżowych paralotniarskich wyścigów, który się odbywa w Alpach. Polega, upraszczając, na wchodzeniu i na locie od punktu A do punktu B. Nie zabraknie też gości międzynarodowych jak co roku, bo pamiętamy zawsze, że to były niesamowite wydarzenia. Setki osób, które chciały przyjść na tych naprawdę największych. Kogo tym razem zobaczymy z zagranicy? Pojawi się Peter Chrzanowski. To jest, nawet dla mnie była to niespodzianka. Okazało się, że jeden z pionierów narciarstwa ekstremalnego w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych wydaje w Polsce książkę. Więc czym prędzej skontaktowałem się z wydawcą i okazało się, że może przebukować swój lot i przyleci do Polski wcześniej właśnie po to, żeby być w Opolu. Bo ma polskie korzenie. Tak, ma polskie korzenie, z Polską jest oczywiście związany, no ale całe życie swoje dorosłe mieszkał w Kanadzie, tam organizował zawody na początku narciarskie, a potem z biegiem lat przesiadł się na paralotnie i organizował zawody paralotniarskie w górach, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo barwna postać. Ale to jedna, drugiej pan nie chciał zdradzić. Ach, tak. Elementu włoskiego, a znamy Piemont i co dalej? Tak, Gilberto Merlante to kolejny nasz gość zagraniczny, który wiele lat pracował w Muzeum Alpinizmu w Turynie. I stamtąd przywiezie nam garść naprawdę bardzo cennych faktów historycznych, ale przede wszystkim to bardzo dobry wspinacz, specjalizujący się we wspinaniu lodowym. I o tych lodospadach w Alpach, Turcji i na całym świecie będzie nam opowiadał. Strasznie mnie to zaintrygowało, jak zobaczyłem ten tytuł, właśnie te lodospady. Myślę sobie, jak to? Tak. Cóż to takiego rzeczywiście jest? Tak, to jest jedna z bardziej ekstremalnych form wspinania, ale myślę, że niezwykle ciekawa. Tak. Panie Michale, zaczyna się, tak jak mówiliśmy, wszystko jutro spotkaniem z Kasią Zdanowicz, czyli bardzo popularną dziennikarką. Zakończy się w sobotę. No i te wydarzenia przede wszystkim są związane oczywiście z salą kameralną Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Nie tylko. Wróciliśmy do sali kameralnej, wróciliśmy niejako do korzeni, co gwarantuje jakby świetny odbiór zarówno obrazu, jak i dźwięku, bo sala jest doskonale wyposażona i myślę, że tutaj nasi multimedia odgrywają bardzo dużą rolę. W prezentacjach pojawia się ich coraz więcej. Każdy tak naprawdę teraz jest już swoim własnym operatorem z tych wspinaczy, więc przywozi cały worek pięknych zdjęć i pięknych filmów, więc będzie można je oglądać. A imprezą towarzyszącą są zawody wspinaczkowe, więc troszeczkę
troszeczkę mamy teorii, a mamy też troszeczkę praktyki. Zawsze więc... były też i warsztaty, pamiętam, bo na scenie tak. amfiteatru też się zawsze odbywał, więc ten element teraz taki typowo sportowy się pojawił. Tak. Coraz bardziej popularny tak naprawdę na Opolszczyźnie. Zdecydowanie. Pojawia się coraz więcej miejsc, w których można się wspinać. Pojawiają się kluby, tak jak właśnie współpracująca z nami Zerwa, klub spinaczkowy, który na Rysie w Toyota Park działa. I tam też odbędą się te zawody. Mhm. Jaka będzie formuła tych zawodów? Bo to też jest fajne, że nie pomyśleliście o zawodowcach, których być może też na przykład zobaczymy jako gości, ale o tych, którzy być może zaczynają taką przygodę, prawda, ze wspinaczką. Tak, to jest Puchar Województwa Opolskiego, ale właśnie dla młodych wspinaczy. No to jest dla nich szansa, żeby przede wszystkim spróbować swoich sił w takiej konkurencji, troszeczkę ze sobą porywalizować. Oczywiście wszystko w duchu przyjacielskim i sportowym. Dwie drogi, dwie próby i czas przejścia obu tych dróg jakby daje wynik i kolejny. Czy od środy trzeba tak naprawdę, panie Michale, rezerwować sobie popołudnia, bo to są zwykle spotkania od godziny 17 czy 17.30, kończące się bardzo często bardzo żywymi dyskusjami, o tak jak mamy chociażby tu za nami na zdjęciu, tak to zawsze są to niesamowite dyskusje, które się odbywają. To jest chyba takie najfajniejsze w tym festiwalu. Zdecydowanie. To jest jakby wartość, której się nie da przecenić, czyli to spotkania, które się odbywają najczęściej przy ognisku, bo ogień zawsze nam towarzyszy. To jest jakiś stały element, o który zawsze dbamy, żeby to ognisko, żeby ten ogień płonął, bo to jest taki trochę nasz symbol. I wtedy wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, bo tak naprawdę znikają te podziały na prelegentów i na widzów, więc wszyscy spotykamy się tam, rozmawiamy czasem do długich godzin wieczornych, czasem i nocnych i to są też te piękne momenty. No i w tych nazwisk jest mnóstwo. Wymienił pan kilka, ale jeszcze jak patrzę, czy Tekieli, czy oczywiście Monika Witkowska, która tak pojawia jest. Się po raz kolejny, to tutaj gwiazdozbiór będzie pełny. Tak, bo ci wspinacze pojawiają się w Opolu nie dlatego, że oprócz tego, że ich bardzo lubimy i jesteśmy zaprzyjaźnieni, to przede wszystkim cały czas są aktywni. Monika weszła na K2, spełniła swoje marzenie i stanęła na szczycie, a Kasper cały czas kombinuje i wymyśla, jak nie Alpy, to Tatry i nowe drogi, i nowe przejścia, nowe rekordy, więc to są naprawdę aktywni ludzie. Czy to jest tak, że może zabraknąć biletu, więc trzeba się śpieszyć na któryś dzień, czy na spokojnie? Jak każdy organizator życzyłbym sobie takiej sytuacji, żeby brakowało już biletów, ale bilety jeszcze są, bo co prawda znikają oczywiście, jak zawsze w przypadku naszego festiwalu, ale jeszcze jest szansa, żeby bilety i ważne zdobyć, co więc... do z zawodów sportowych, że te zapisy się kończą. Tak, zapisy się kończą. Do dnia startu festiwalu zapisać się czyli można, jutro, potem już... To już niedużo zostało. Tak, to już zostało tylko jeden dzień, więc zachęcamy. Więc zachęcamy, drodzy Państwo, do tego, aby pojawić się na 11. edycji Festiwalu Gór w Opolu, bo wydarzenie jest naprawdę już na klasę europejską. Spotkania, wydarzenia, imprezy, filmy, no to jest wszystko to, co będzie mieściło się w ramach właśnie tego wydarzenia, o którym opowiadał Państwu koordynator programowy 11. edycji Festiwalu Gór w Opolu, pan Michał Mościcki. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Serdecznie dzięki.